Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Pandemiczny rok był szczególnie ciężki dla całej branży kulturalnej. Sytuacja zielonogórskiego teatru, kina, muzeów, galerii czy domów kultury jest nie do pozazdroszczenia. Każdy radził sobie jak umiał. Staraliśmy się zachowując reżim sanitarny wyznaczony przez tych, którzy go wyznaczają. Jakoś brnąć przez te meandry pandemii. My cały czas pracujemy, pracujemy oczywiście w ramach tych przepisów, które nam na tę prace pozwalają. Zaryzykowaliśmy. Byliśmy jedynym teatrem w Polsce, który w czasie lata regularnie grał w reżimie sanitarnym, gastronomicznym, tak zwanym, czyli razem z ośrodkiem wypoczynkowym Temar i ze stowarzyszeniem Warto Jest Pomagać zorganizowaliśmy lubuskie lato teatralne, zagraliśmy 26 spektakli i w Zielonej Górze i na Placu Teatralnym i w Dąbiu nad jeziorem. Nikt nie zachorował, wszyscy byli szczęśliwi, udało się. W tym samym czasie pracowaliśmy nad kolejnymi projektami, bo tego przepisy nie zabraniały, czyli prowadziliśmy próby w reżimie sanitarnym, no ale nie mogliśmy ich Efektu tej pracy pokazywać y, widzom. Część instytucji kulturalnych przeniosło swoją działalność do sieci. Wydaje mi się, że ta formuła online, która na początku była, no niestety już się widzom znudziła i przejadła. Patrzymy teraz, że ta oglądalność na portalach społecznościowych, spektakli, koncertów zdecydowanie spada. A spotykając się z naszymi widzami na ulicy, Wiem, o tym nam donoszą, mówią, że już mają potrzebę wrócenia do, do, do teatrów. Dlatego wielu z nas ucieszyła informacja, że od piątku, 12 lutego, kina, teatry, filharmonie i opery będą mogły być otwarte dla publiczności w rygorze sanitarnym. Obowiązywać będzie zakaz konsumpcji, a zajętych może być tylko 50% miejsc. Na razie te obiekty będą czynne dwa tygodnie. W miesiącu lutym mamy w zasadzie trzy premiery, bo yy, najpierw zagramy związek otwarty 13 i 14 lutego w ramach walentynek dla zakochanych nasz hit o meandrach relacji męsko-damskich, a potem wysyp premier, mianowicie. Wspomniany wcześniej projekt, to wiem na pewno, realizowany razem z przyjaciółmi z teatru Wieleniej Górze, będzie miał swoją premierę 20 lutego w sobotę. Zagramy go jeszcze 21 w niedzielę. 21 w niedzielę na scenie kameralnej dla najmłodszych w reżyserii Kasi Kawalec skonstruowaliśmy piękny projekt w siódmym niebie, zagramy go dla najnajów, dla najmłodszych naszych ukochanych widzów, zapraszamy. Połowa widowni może się wypełnić, czyli pierwsze 40 osób to będą szczęściarze, a tydzień później yy, zagramy nową premierę, komedię autorstwa i w reżyserii Tadeusza Kuty, Pralnia, rzecz o współczesnych mediach, jak media Pięknie manipulują naszymi, yy, naszymi myślami i naszą yy, rzeczywistością. Mądra i dosyć gorzka w sumie y, komedia. No więc to jest ten czas dwutygodniowy. Co będzie dalej, zobaczymy. Mamy plany, bo trwają próby do yy, Drogi do Szczęścia, yy, czyli do scenariusza inspirowanego filmem, słynnym filmem z Leonardo DiCaprio. To będzie yy, spektakl w reżyserii Czarka Ibera. Premierę planujemy w okolicach Dnia Międzynarodowego Dnia Teatru, czyli w okolicach 27 marca. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego będzie monitorował wpływ zmian w ograniczeniach na ewentualny wzrost poziomu zakażeń. Jeśli sytuacja nie zmieni się, w marcu będziemy mogli obejrzeć kolejną premierę. Spektakl dla dzieci samolub na podstawie opowiadania Oscara Wilda, Olbrzym Samolub. Premierę planujemy na marzec, jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, jeśli ministerstwo, minister pozwoli nam działać i pracować, to w marcu odbędzie się premiera otwarta dla 50% publiczności. Zielona góra muzyki na 96 fm.